Dzień dobry Państwu. Witam Państwa na kolejnym wykładzie w ramach szóstego międzynarodowego uczelnianego konkursu oboistów i fagocistów imienia Józefa Ciepuchy w Łodzi. Dzisiejszym tematem będzie prowadzenie dętych zespołów kameralnych w początkowym okresie ich istnienia. Znaczenie gry w zespołach kameralnych dla procesu kształcenia przyszłych artystów muzyków wszystkich specjalności jest niezaprzeczalne i nie ma chyba pedagoga muzyka, który by z tym twierdzeniem polemizował. To kameralistyka bowiem uczy prawidłowych odruchów i zachowań, które towarzyszyć będą zawodowemu muzykowi w każdym momencie jego kariery artystycznej. Elastyczność i świadomość intonacyjna, umiejętność utrzymania się w określonym tempie przebiegu muzycznego, a także indywidualna odpowiedzialność za zbiorowe wykonanie dzieła, to cechy, których znaczenie trudno przecenić, wziąwszy pod uwagę fakt, że w większości przypadków absolwenci wydziałów instrumentalnych Akademii Muzycznych podejmują po ukończeniu studiów pracę muzyków orkiestrowych. Szczególnie ważne są te umiejętności dla osób uczących się gry na instrumentach dętych. Gdyż ich przyszła praca to nic innego jak muzykowanie w mniejszym lub większym zespole kameralnym, za który można uznać grupę dentą orkiestry symfonicznej lub operowej. Niezrozumiała więc, wydaje się, działalność szkół muzycznych pierwszego i drugiego stopnia, niektórych, y które kameralistykę traktują marginalnie lub zajęć uczących gry zespołowej nie prowadzą wcale. Nastawiając się jedynie na sukcesy indywidualne uczniów w konkretnych specjalnościach. W efekcie takich działań może się zdarzyć, że na pierwszych zajęciach zespołu kameralnego w Akademii Muzycznej spotyka się grupa studentów, która nigdy takiej formy muzykowania nie poznała. Chciałbym w tym miejscu podzielić się z Państwem swoimi refleksjami wynikającymi z ponad. 40-letniej pracy e, muzyka, e, kameralisty również, a także pedagoga w Akademii Muzycznej w Łodzi e, i to problemami, z jakimi stykam się e, w, w trakcie mojej pracy pedagogicznej. Chciałbym podać Państwu również sposoby ich rozwiązywania. Ograniczę się jednak do początkowego okresu istnienia zespołu, czyli etapu jego tworzenia, gdyż uważam, że moment ten ma fundamentalne znaczenie dla późniejszego rozwoju technicznego i artystycznego ansamblu. Być może niektóre przedstawione przeze mnie w trakcie, w trakcie wykładu metody wydadzą się Państwu kontrowersyjne, ale zapewniam, iż przynoszą one pożądane przeze mnie efekty, a ich skuteczność potwierdzają osiągnięcia zespołów kameralnych, które miałem przyjemność w swojej karierze pedagogicznej prowadzić. Intonacja. Najczęściej występującym mankamentem w dętych zespołach kameralnych jest intonacja. I nie dotyczy to jedynie studentów, ale bywa niekiedy zmorą profesjonalnych zespołów. W przypadku niedoświadczonych muzyków, problem ten najczęściej jest wynikiem nieprawidłowego funkcjonowania aparatu oddechowego. Jak i większość problemów warsztatowych, a także nieświadomości zasad funkcjonowania własnego instrumentu. Grającym wydaje się, że po nastrojeniu instrumentu, czyli nasz przysłowiowy dźwięk A, i ewentualnie kilku innych, i zachowania zasad dotyczących przedęć układu ust, ich produkcja, czyli tych dźwięków, będzie poprawna intonacyjnie. Niestety, tak nie jest. Granie zespołowe jest bowiem sztuką osiągania ciągłych kompromisów intonacyjnych. Nie zawsze bowiem grający poruszają się w bezpiecznym rejestrze skali instrumentu i wygodnej dynamice, aby te podstawowe zasady strojenia wystarczały. Tym bardziej, że grający obok mogą myśleć podobnie, dlatego prowadzący zespół powinien już w czasie kilku pierwszych zajęć wytłumaczyć zasady poprawnego intonowania. Pierwsza, nastrojenie instrumentu to jedynie nakreślenie ogólnych ram intonacji, w jakich będziemy się poruszać. Punkt drugi. Nawet najlepszy instrument bez kontroli i świadomego udziału grającego nie zachowa poprawnej intonacji. Punkt trzeci. Każdy instrument denty posiada swojej skali dźwięki, które zawsze będą wymagały korekty. Wynika to z konstrukcji poszczególnych instrumentów. Tutaj należy dodać również, że wynika to z zasad funkcjonowania piszczałek otwartych i zamkniętych, ale to już materiał na, na inny wykład. Punkt czwarty. Zwiększenie lub zmniejszenie nacisku na lub ustnik, a także zmiana układu ust jest ostatnim elementem korekty intonacji. I punkt ostatni. Poprawność intonacji i sonorystyka Zależy od intensywności, szerokości oraz szybkości słupa powietrza drgającego w instrumencie, osiąganych przy pomocy pracy mięśni brzucha i klatki piersiowej w czasie gry. W tym miejscu chciałbym rozwinąć przedstawiony powyżej punkt piąty. W czasie dotychczasowej swojej pracy zawodowej, jako muzyk grający na instrumencie dentym i pedagog, Zauważyłem, że prawidłowy oddech przeponowo-żebrowy nie gwarantuje em, sprawnego poruszania się w całej skali instrumentu i zawsze poprawnej intonacji. Z czego to wynika? Otóż właściwy oddech charakteryzuje się tym, że powietrze w aparacie oddechowym znajduje się nisko, nie wytwarza ciśnienia na krtań, co jest bardzo korzystne z uwagi na jakość dźwięku i szerokość jego pasma. Co sprawia, że grający nie ma problemów z przewyższaniem dźwięków. To nie wystarcza jednak do całkowitej elastyczności yy, intonacyjnej w grze. W dętym zespole kameralnym trzeba bowiem, idąc na kompromis, celowo dźwięki zawyżać lub zaniżać, aby osiągnąć poprawność intonacyjną całego składu. Jak to zrobić, nie tracąc poprawności brzmienia? Jak już wyżej wspomniałem. Można to osiągnąć poprzez specyficzną pracę mięśni brzucha. Na własne potrzeby podzieliłem położenia tzw. przepony na trzy strefy, z których każda odpowiada za inny odcinek w skali instrumentu. Górna, dźwięki wysokie, podparcie górne. Środkowa, rejestr średni, naturalny ruch przepony i dolna, dźwięki niskie, podparcie dolne. I tak, chcąc dostroić dźwięk w górze skali, po prawidłowo nabranym oddechu, należy unieść przeponę w górę, robiąc tak zwaną windę podparcie górne w celu ich podwyższenia lub opuścić swobodnie w dół podparcie dolne, obniżając dół rejestru. W celu obniżenia góry skali należy zastosować odwrotność tego procesu, czyli podparcie środkowe lub dolne, a dla podwyższenia dołu skali podparcie górne. Taka praca mięśni brzucha uwalnia od usztywnienia górną część aparatu oddechowego i ktań i w minimalnym stopniu wymaga zmiany nacisku na element wprowadzający w drganie słup powietrza w instrumencie, czyli ustnik lub stroik. Wydatnie wpływa to na jakość brzmienia i skutecznie zapobiega występowaniu kiksów, które są efektem zmiany układu ust. O skuteczności tej metody łatwo się przekonać, wykonując proste Ćwiczenie. W wygodnym rejestrze swojego głosu należy zaśpiewać ten sam dźwięk, używając wszystkich trzech e, rodzajów podparć. Zauważymy, że przy ustawieniu strun głosowych w tym samym położeniu osiągniemy zupełnie różne efekty intonacyjne. E, wprowadzenie systemu podparć w początkowym okresie tworzenia zespołu kameralnego oraz dokładne wyjaśnienie czterech wcześniej wymienionych punktów, e, poparte ćwiczeniami gamowymi i akordowymi. akordowymi również śpiewanymi w celu rozbudzenia świadomości intonacji procentuje zawsze w następnych latach nauki dobrą intonację. Umiejętność stosowania podparć korzysta jest szczególnie w składach o zróżnicowanym składzie instrumentalnym, na przykład trio strojkowe czy klasyczny kwintet denty. Kolejnym problemem, który może rzutować na poprawną intonację, jest wibracja. W przypadku zespołów o zróżnicowanym składzie spotykają się bowiem muzycy, którzy posługują się wibracjom, i tacy, którzy tej techniki nie stosują, jak na przykład klarneciści czy waltorniści. Oczywiście zdarza się, że w niektórych składach instrumentów dentych również te instrumenty podejmują próbę wibracji, ale zdarza się to w chwili obecnej dosyć rzadko. To powoduje bardzo duże kłopoty intonacyjne, czyli ta wibracja we wczesnym okresie kształtowania się zespołu, ponieważ wibracja polega na odchyleniu właściwej intonacji w górę lub w dół od dźwięku właściwego, co w przypadku niedoświadczonego składu prowadzi do dezorientacji intonacyjnej. Również sam rodzaj wibracji może powodować kłopoty. Wibracja przeponowa stosowana przez flecistów. O szerokiej amplitudzie i mniejszej szybkości nakłada się często na wibrację ustną stosowaną przez fagocistów, charakteryzującą się większą szybkością, a co za tym idzie, także mniejszą amplitudą wychyleń. Już sam ten fakt skutecznie psuje intonację kwintetu dentego, powodując niestrój w dwóch skrajnych głosach składu. Jeżeli dołączymy do tego obój posługujący się także wibracją jednego czy drugiego rodzaju oraz dwa instrumenty niewibrujące klarnet i waltornia, biorąc pod uwagę problemy, o których wcześniej wspomniałem, uzyskamy obraz Katastrofy intonacyjnej, jaka wystąpi w pierwszym okresie istnienia klasycznego kwintetu Dentego, na przykład. Dlatego dobrym sposobem poszukiwania poprawnej intonacji jest ograniczenie wibracji w czasie pierwszych lekcji lub całkowita z niej rezygnacja, co ułatwi poszukiwanie płaszczyzny intonacyjnej zespołu, tak zwanej wspólnej intonacji. Nie bez znaczenia jest także dobór właściwego repertuaru. Należy bowiem unikać utworów które zawierają dłuższe odcinki solowe, inspirujące do większej ekspresji gry, np. zintensyfikowania wibracji, większych różnic dynamicznych lub zbyt skomplikowanych technicznie, co może odciągnąć uwagę grających od najważniejszego i najtrudniejszego elementu gry w dętym zespole kameralnym, czyli od intonacji. Kompozycje, na których będziemy pracować w pierwszym okresie, powinny być koniecznie tonalne, przejrzyste, rytmicznie, i formalnie, utrzymane w tonacjach wygodnych dla instrumentów dętych. Tutaj mam na myśli tonacje bemolowe. Dobrze zaczynać pracę z zespołem na bazie utworów barokowych lub wczesno-klasycznych, które dzięki swojej prostocie harmonicznej pozwolą na stopniowe doskonalenie intonacji. Następnym punktem, na który chciałem zwrócić uwagę, jest dynamika. Um. Młodzi muzycy zaczynający grę w dętym zespole kameralnym bardzo rzadko mają świadomość głośności swojego instrumentu na tle innych oraz ważności partii, które przyszło im realizować. Z reguły podczas pierwszych zajęć pochłonięci realizacją zapisu natłowego nie zwracają uwagi na oznaczenia dynamiczne. Szczególnie jest to słyszalne w składach zróżnicowanych, gdzie dysproporcje w głośności mogą być bardzo duże. Na przykład kwintet denty. Zadaniem pedagoga jest wytłumaczenie roli, jaką spełnia każdy instrument w określonym typie zespołu, a także uświadomienia grającym możliwości dynamicznych ich instrumentów w każdym rejestrze. Na przykład fagot, im gra wyżej, tym ciszej, flet im niżej, tym ciszej. A warto też wspomnieć, że głośność dźwięku zależy y, również od rodzaju ataku. Im krótszy czas kontaktu języka z ustnikiem, z troikiem, tym większa możliwość uzyskiwania dynamiki piano, pianissimo, pianissimo. W przypadku forte fortissimo odwrotnie. Także ilość nabranego powietrza ma wpływ na dynamikę. Rzadko bowiem dla wykonania w określonej dynamice tej samej frazy potrzebna jest identyczna ilość powietrza w leciście co w altorniście. Każdy członek zespołu musi mieć świadomość tych zależności. Dobrym sposobem rozwijania możliwości dynamicznych zespołu mogą być prezentowane um, ćwiczenia um, gamowo-akordowe. Przy okazji omawiania dynamiki warto też zaznaczyć, że podparcie górne przydatne jest w wyciszonych końcówkach fraz. Zapobiega ona obniżaniu intonacji z powodu mniejszego ciśnienia powietrza. Tutaj chciałbym na chwilę się zatrzymać i powiedzieć Państwu, że bardzo często w początkowym okresie gry na instrumentach dętych, szczególnie na flecie, gdzie zużycie powietrza jest bardzo duże, mamy do czynienia z bardzo dużym spadkiem jakby wysokości dźwięku w końcówkach fra fraz u młodych flecistów. I właśnie to stosowanie tego podparcia górnego zabezpiecza jakby końcówkę frazy przed utratą poprawnej intonacji. Kolejnym elementem jest wspólny oddech. W grze zespołowej, szczególnie w składach pozbawionych dyrygenta, olbrzymie znaczenie nabiera jeszcze inna funkcja aparatu oddechowego tak zwany wspólny oddech. Powszechnie wiadomo, że oddech w muzyce jest niezbędny, gdyż pozwala na swobodne frazowanie i płynny przebieg myśli muzycznej, począwszy od muzyki solowej, a na orkiestrowej, kończąc. W zespołach dentych nabiera on jeszcze większego znaczenia, bo organizuje przebieg metryczny i agogiczny utworu, zastępując osobę dyrygenta. To oddech, a raczej jego długość lub szybkość, jak to woli, jest nośnikiem informacji o tym, w jakim tempie zespół będzie za chwilę grał, a także kiedy postawi pierwszy lub kolejny akord. Im szybszy będzie oddech, tym wcześniej nastąpi atak dźwięku. Lub szybsze będzie tempo następnego odcinka utworu. I analogicznie im wolniejszy oddech, tym późniejszy atak kolejnego dźwięku i wolniejsze tempo. Można powiedzieć, że oddech w pewnym sensie zastępuje przedtakt w batucie dyrygenta. Warunkiem sprawnego funkcjonowania wspólnego oddechu jest to, by wszyscy członkowie ansamblu realizowali go identycznie. Posiadanie tej umiejętności ma wielkie znaczenie wtedy, gdy trudności wykonawcze poszczególnych partii wykluczają możliwość wizualizacji przedtaktu, na przykład ruch instrumentem, z powodu konieczności zachowania układu ust przed zagraniem akordu pianissimo w niewygodnym rejestrze. Wspólny oddech pozwoli nam na równe rozpoczęcie frazy, nawet w całkowitym bezruchu. Nasuwa się pytanie. Jak nauczyć tej trudnej sztuki prowadzonej przez siebie zespół w ramach dwóch godzin zajęć tygodniowo? Odpowiedź jest prosta. Zespół musi spotykać się znacznie częściej, nawet bez udziału pedagoga, bo tylko w czasie wielogodzinnego ćwiczenia jest w stanie wypracować wspólny oddech. Znaczenie oddechu zespołowego doceniono już wiele lat temu w niektórych wyższych uczelniach muzycznych Europy, gdzie grupy studentów tworzące zespoły kameralne wspólnie uczestniczyły w zajęciach jogi i tai chi. W celu osiągnięcia tak jedności oddechowej. Panowanie nad własnym oddechem dawało jeszcze inne korzyści. Miało służyć niwelowaniu tremy estradowej i zwiększeniu możliwości koncentracji. Osobiście żywię nadzieję, że takie zajęcia staną się kiedyś udziałem studentów naszych uczelni. Artykulacja. Kolejnym zagadnieniem, które będzie wymagało uwagi nauczyciela w pierwszym okresie istnienia dętego zespołu kameralnego, jest artykulacja. Każdy z członków ansamblu posiada wiedzę na temat tego, jak należy realizować zapis nutowy, e, wyniesioną z wcześniejszych lat nauki, ale rzadko ma świadomość, że wykonanie takiego zapisu e, na różnych instrumentach daje nieco inne efekty brzmieniowe. I tak. Stakato fletowe czy klarnetowe nigdy nie będzie tak krótkie, jak obojowe, czy fagotowe. Z kolei legato klarnetowe jest nieosiągalne dla wszystkich instrumentów dętych może z wyjątkiem fletu. To samo dotyczy wybrzmiewania dźwięków. Tu instrumenty podwójno-strojkowe muszą zwracać uwagę, by w akordach nie brzmieć krócej niż pozostałe instrumenty zespołu, a w szybkich przebiegach stakatowych także za ostro. Wynika to z budowy elementów zbudzającego drgania słupa powietrza, czyli ze stroika. W tym miejscu warto wprowadzić zróżnicowanie sylabizacji stosowanej przez grających w czasie realizacji zapisu staccato. W szybkich przebiegach oboiści i fagodziści powinni zastąpić w ataku dźwięku sylabę ta sylabą da, co wydłuży i złagodzi brzmienie i jednocześnie przyspieszy staccato. A fleciści zastąpić tiki-tiki sylabami taka-taka, podwójne staccato, co wydajnie skróci wybrzmiewanie dźwięków. Klarnet również powinien jak najczęściej stosować sylabę ta, mimo że to dodatkowo utrudni i tak już nie najłatwiejsze na tym instrumencie staccato. Szczególnego znaczenia nabiera zróżnicowanie ataków w trakcie grania pionowych oderwanych akordów, gdzie czas trwania dźwięków powinien być identyczny we wszystkich instrumentach. Warto wspomnieć także, iż prawie wszystkie instrumenty dente blaszane wybrzmiewają, wybrzmiewają dłużej niż obój i fagot. Dlatego waltorniści w kwintecie dentym powinni także stosować sylabę ta, ta w ataku dźwięku. Umiejętność stosowania różnych ataków dźwięku szczególnie przydatna jest w większych zespołach instrumentów dętych, jak na przykład oktet, nonet lub klasyczna orkiestra denta, gdyż daje to możliwość osiągnięcia w znacznym stopniu jednolitości artykulacyjnej. I ostatni, Szanowni Państwo, punkt, na którym chciałem się skupić, to tak zwana organizacja gry. Powszechnie wiadomo, że dobrze funkcjonujący zespół kameralny powinien posiadać swojego lidera. Muzyka, który dzięki swoim cechom charakteru, podzielności uwagi oraz wiedzy fachowej będzie w stanie czuwać nad reali realizacją założeń wypracowanych przez zespół e, lub w przypadku ich braku narzucenia własnej koncepcji artystycznej. Błędem jest jednak myślenie, że lider spełnia rolę dyrygenta zespołu, który pokazuje każde wejście, sugeruje tempo utworu zwolnienia lub zakończenia ostatniego akordu. Już w czasie pierwszych zajęć nauczyciel. Powinien uświadomić zespołowi, iż za wyżej wymienione elementy gry odpowiada każdy członek ansamblu, w zależności od wykonywanej przez niego partii. I w określonych momentach, tak jak to on odpowiada za całokształt wykonania, nie zawsze bowiem lider rozpoczyna lub kończy utwór wraz z zespołem. Taka wymienność funkcji usprawnia pracę, a odpowiedzialność zbiorowa za jakość produkcji konsoliduje zespół, tworząc atmosferę, w której każdy muzyk czuje się pełnoprawnym. Członkiem składu. Szanowni Państwo, w tym moim wykładzie świadomie ograniczy ograniczyłem się do kilku zagadnień związanych z prowadzeniem dętych zespołów kameralnych. Celem moim bowiem nie było prezentowanie całego długotrwałego procesu kształcenia, a jedynie przedstawienie podstawowych warunków, jakie powinny moim zdaniem zostać spełnione, by grono młodych, niedoświadczonych, i nieznających się wcześniej muzyków miało szansę stworzyć zespół kameralny w którym gra dawać im będzie wiedzę, satysfakcję i pozwoli na stały rozwój artystyczny. Dziękuję państwu za uwagę.